Dobra, dosłownie ci mówię, jakie będzie RNG. Strzelam w niego teraz dwa razy, a potem w siebie raz. Słyszysz? Nie. Nie będę mógł tak. Nie. Ty, bo mój plan się poszedł pieprzyć. Miał być ślepy. Miał być ślepy! Noża nie użył. Ja pierdziele, co za debil! Lubka leci. Dobra, i teraz szczerze, od razu mówię, jak ty piszesz, żebym w siebie strzelał, posłuchaj, gdy byłoby 50% szansy, że siedzisz z chłopem naprzeciwko siebie i macie sobie strzelić w głowę, 50% szansy, i ty byś serio wybrał w siebie, zamiast zaryzykować i odstrzelić brudasa? Co ty pieprzysz? Ślepa, kurde no, jaj nie mam, żeby się w mordę strzelić z shotguna. Rozumiesz to? Pokolenie pieprzonych płatków śniegów już do niego należy. Rozumiesz to? Nie mam jaj, żeby sobie w głowę strzelić z dubeltówki, człowieku. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Ty, przecież on nie wie, że tu będzie ostre. Jest 50%. Co ty w dupę robisz? Ja pierdolę, ty szmato głupia! W siebie, od razu w siebie ładuję. Bez lubki, bez lubki. A racja. Ty głupia szmato. Live. Dobra, jest polisz? Ja pierdolę. Co się dzieje? Git? Dobra, zobaczmy, Quinto to polecił tę grę, zobaczymy, czy ta gra ma sens. Jak angielski lepszy w dupę, jak jest polski? Jest polski język, więc gramy po polsku. Dobra, kamerka tu może być, czy nie, Quinto? Sprawdzimy twoją pamięć, z czym? Lewy górny w tej grze, jak? Wyłączyć w ogóle? Może być u góry lepiej. Dobra, zostawmy tak, luj. Najwyżej się przestawi za. Gramy. Góra? Dobra. Sara. Co to? Jest horror jakiś? Tak gra? Co to? Dupa jest. Dobra głośność. Podpisz oświadczenia. Krupier versus XPP. Co to jest? Co tam było? Kurde, nie zdążyłem przeczytać. Umieszczam naboje w nieznanej... Co? Co tu się dzieje? To jest rosyjska ruletka? Jak w dupę rosyjska ruletka? To jest strzelba. Postrzelenie się ślepym nabojem powoduje opuszczenie kolejki przez krupiera. Co? Czekaj, ja wybieram, w kogo strzelić? Nie wspieram. Ale to nie jest ruska gra chyba, czy jest? Ja nie wiem, jak tak, jak coś to też nie wspieram. Jest jeden ostry nabój i dwa ślepaki. I co, jak strzelę w niego ślepakiem, to on wtedy nie strzeli we mnie i będzie dalej moja tura? To było napisane, że postrzelenie go ślepakiem skipuje jego turę. Dobrze zrozumiałem? Czy źle? A skąd ja mam wiedzieć, jaki jest nabój w tym momencie? To jest RNG? Dobra, strzelam w niego. Ja pierdziele, idź teraz. Teraz we mnie strzela.
Ty, on mnie zabija? Ty! Ej, ale to przecież była RNG dosłownie. 3 ostre naboje, 2 ślepe, dobra. Czyli większa jest prawdopodobnie... O kurde, i on... Ale czekaj, są 3 ostre, 2 ślepe, czyli większa szansa, że jest ostry, tak? Czyli w niego mam strzelać. Dobra, ale to jest pieprzone RNG gra. Ja pierdziele, i teraz... Ja pierdziele. Ej, o co chodzi? Co jest w dupę, ty? Wstawaj, XPP. Dobra, ty, idę do niego jeszcze raz. Ty, krupier, śmietnik upieprzony. Dobra. Czyli ta gra opiera się na prawdopodobieństwie, okej. Zniszczę tego brudasa. Dobra, co to oznacza? Jeden, ostry, dwa, ślepe. Ty, ale to jest RNG. Przecież... I o... Rozumiesz to? Może być znowu ślepak. Ale co jeżeli strzelę w siebie, bo jest większa szansa, że będzie ślepy, tak? A będzie ostry i siebie zabije wtedy? Ja pierdzielę, przecież już mi się łeb pali. Dobra, test. Ty! 50% teraz. Nie no, jak 50% i w niego strzelę ślepakiem, to on nie zabije. A jak w siebie strzelę ostrym, to się zabije. Czemu w siebie on strzelać? Aha, to jest w ogóle na odwrót do tego, co mówiłem na początku, tak? Czyli jak strzelam ślepakiem w siebie, to mogę dalej dymać. Dobra, 50% widzowie, strzelam w niego. Nienawiść. Pozwoli mi go zabić. Słyszysz? Yes! Szmoto! No. Dobra, nice. Dobra. Gówno odstrzelone. Ej, czemu on? Ej, on będzie szedł pierwszy teraz? Dobra. Ej, ja idę pierwszy. Są 3 ostre, 2 ślepe. Czyli zaczynamy co? Od strzelania w niego, co? 3 ostre, 2 ślepe. No, jest więcej ostrych. W niego strzelamy najpierw. 3 ostre, jak go... Ale czekaj, ja mam 2 życie. Nie lepiej najpierw w siebie? Poczekaj, ja mam 2 życia. Nawet jak siebie strzelę ostrym. Bo patrz, jak w niego strzelę ślepakiem, to on mnie zabije już wtedy na pewno. A tak jak strzelę w siebie ślepakiem, to zwiększę to prawdopodobieństwo, że w niego strzelę ostrym. A tak to on siebie zabije i tak, 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 nie, tak, nie. Tak, to ma sens. Wszystko obliczyłem w głowie. Patrz to. Dobra, szmatu nie ma. I teraz ładuję mu w mordę strzał. Oglądaj to. Giniesz, szmato. No, chłopie, matematyka. Matematyka. Nie wpuszczają mnie do kasy. Jestem za mądry. Rozumiesz to? Dobra, co to jest teraz? Druga faza? Dwa przedmioty. Co? Co to w dupa jest? Szlugi.
4 życia mamy. Ej, 1-1. 50%. Dzięki tequila za 14 lat. Jak będzie posić, cofam suba. Pamiętaj, kocham cię, nie zmieniaj się. Rób to, co robisz najlepiej. Okej, okay, czyli tak, po pierwsze, najpierw zanim zastrzelę tego brudasa naprzeciwko mnie. Jak będzie pocisk, dodajesz un suba. Ale napisałeś, rób to, co robisz najlepiej. Ja robię najlepiej po ślizji. Czyli w dupę już nie wiem, co mam robić, żebyś zostawił tego suba u mnie. Ja pierdzie. Łeb mi paruje. Dziękuję bardzo za tyle lat. Dzięki wielkie, tequila. Wybacz mi. To nie o słowie. Dobra, co robią przydatki? Kajdany. Krupier opuszcza kolejną kolejkę. Czyli jak użyję kajdanek i strzelę w niego ślepakiem, to dalej będę mógł strzelić, tak? Czyli bym wtedy strzelił. Ty, to może skastujmy to, bo to co ładowanie mają być nowe itemy podobno. Tak było wcześniej napisane, czyli jak skastuję teraz kajdanki, to całą rundę se wygram za free, tak? Paczka papierosów, trochę cię odpręża. Ty jeden chupę daje! Dobra, czyli szlugi to apteczka, okej. Okay. Dzięki Kironaj za 14 lat, dziękuję bardzo. Postreamuj chociaż tydzień, a potem co mogę zrobić? Dobra, używamy. Ty, a jak w niego strzelę strzelbą od razu, to i tak wygram. Ty, w sumie tam ma to sens, dobra. Dobra, nice, czyli oddało, czyli oddało, czyli oddało. Czyli już ma to sens. I go odstrzeliby frędzla. A, szlugi nie zużywają ruchu, okej, okay, okej, okay, dzięki. Dobra, wydar się z kajdanów niestety. O, nowe. Co to jest? Ej, co się stało? Ej, coś, co to by... Co się stało? Kto to wziął? To był jakiś easter egg? Ty, ale mamy dwie kajdanki. Ile było naboi? Ja pierdziele, ile było naboi, bo nie spojrzałem. Dwa ślepe, dwa ostre. Dobra, walimy kajdanki. Dobra, walimy kajdanki. Jak będzie ślepy w niego. Dwa razy użyję kajdanek po prostu. No jak w siebie? Znowu jest 50%. Nie ma sensu na 50% w siebie. Nie ma sensu na 50% w siebie. Lepiej kajdanami. Przecież jest 50%. ...25%? Jak 25? Przecież dwa naboje ostre, dwa ślepe, no. No w dupę. To strzelę w niego po prostu. Co? Dobra, kajdanki. Jak będzie ślepy, to wtedy bez kajdaneczek go dymamy. Nie, poczekaj. To ma sens, to ma sens. Czy bez kajdanek w niego i ryzykujemy. Ale warto ryzykować, przecież mam itemy, no chyba muszę je zużyć, czy nie? Czy one mi jakoś przejdą do kolejnego etapu, czy coś? Ta, z kajdankami w niego, a potem bez kajdanek strzelę w niego, jak to będzie ślepak i tyle. Dobra. Dzięki Not Me za 4 lata, witam. Nie, patrz to, bo... Patrz, patrz. Widzisz? I teraz bez kajdanek go ładujemy w dupę. Zobacz, zobacz. Zobacz. Nie, tak, tak. No, dobra, jest git, no! Wszystko jest dobrze! Się srasz w dupę, no.
Jest git. Nie, były dwa ostre, jeden ślad. Chuj jest. Co on robi? Ej, ja myślałem, że jest ładowanie kolejne. A jest ładowanie, czy wszystkie ostre zużyje, tak? Czekaj, ładowanie jest, jak się zużyje wszystkie ostre? O ja pierdziele. Ale jest teraz ślepak, to on nic nie zrobi. A, ale i tak będzie jego tura. Ja pierdziele, ograł to. Ale gówno. Co to jest? Piwo. Piwo i lupa. Zaraz zobaczymy, co robię. 3-2. 3 ostre, 2 ślepa. Ale on idzie pierwszy chyba. A nie, ja idę zawsze pierwszy. Przeładowuje strzelbę, wyrzuca załadowany nabój. A, czyli skipuje jeden nabój. O kurde, OP. 3 ostre, 2 ślepe. To możemy... A to skipuje moją turę, czy nie? Sprawdź nabój załadowany. O Boże, ty lupa jest tak OP. Dobra, kastuję lupkę. Kastuję lupę z bomby. Nie interesuje mnie to. To jest ślepak. Ślepak. Będzie jeden ślepak i 3 ostre. Ty, a ogólnie... Jak w niego trafię ostrą amunicją, to moja, to i tak idzie jego tura następna, nie? Dobra, daję mu kajdanki w takim razie. Dam mu kajdanki. Dam mu kajdanki i go załaduję w dupę. Dwa hity i on będzie miał jeden HP i go zaraz dymamy. Wiesz, o co mi chodzi? Dobra, dosłownie ci mówię, jakie będzie RNG. Strzelam w niego teraz dwa razy, a potem w siebie raz. Słyszysz? Nie. Nie będę mógł tak. Nie. Nie, poczekaj. Jak ja mam to zrobić? Ulecz się. Zresztą mi 3 HP chyba i tak nie zada. Dobra, kajdany. Dobra, czekajcie. Są 3 ostre, 1 ślepy. To na pewno będzie ostry, to jest oczywiste. Ja pierdzie. Uleczmy się. To mi nie zabiera tury, tak? Faja. On to kastował. Ty, ale... Ale gówno. Lupy użyłeś? No tak, ja już skastowałem ślepaka w siebie. Były dwa z rzędu. Jak piwo wal. Ty, piwo by skipnęło. No tak, raz by we mnie strzelił. Ale nie, on we... O Boże, on zużyje kajdanki, strzeli we mnie po prostu. Ja pierdziele, co zaś... Ja pierdziele, jeszcze se faję zapalił. Ja pierdziele. Co on robi, ty? Obrzyn. Ja pierdziele, ty. Dobra, ale lufa odrosła. Ale ja mam jeden HP. Ja pierdziele, lufa. Co za głupie gówno pieprzone. Ty, ale rozumiesz, że 3 do 1 i padło ślepak. 3 do 1. 3 do 1. 3 do 1. No i co ja mam w dupę się upić przed śmiercią? Co ja mam ryzykować? Nie, ja i tak tego już nie mogę wygrać. Ja po prostu strzelę w siebie na start. Nie. No ja w siebie strzelę na start. Co 3 puszki? 3 ostre, 3 ślepe. No wiem, wiem, ale... Czekaj. Dzięki spadek za 6 lat. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Witam. Ej, hi, long.
skipuj 3 razy, ale co mi to da? Przecież jak ja skipnę nabój teraz aktualny, to on we mnie musi raz strzelić. Ja muszę ryzykować. Ej, chyba jedyna szansa, żebym to wygrał, to że 3 razy trafię, 3 razy będzie taki fart, że strzelę w niego ostrym, a on 3 razy we mnie ślepym. Jaka na to szansa? Nie, bo on ma 2 paczki szlugów i tak mnie zabije. No ale piwo mi nic nie daje, przeładowuje nabój. Po co? To ułatwię mu robotę. Ryzykujemy, luj. Gówno już, pieprzone gierka. Ten się jeszcze leczy, pieprzony śmieć. Obyś raka. Czekaj, nieważne. Jest! Idą do ziemi, fon. 2-2. Jezu, jakby się udało ślepaka teraz skipnąć. Jakby się... Dobra, jaka jest szansa, że piwkiem skipniemy teraz ślepaka? Bo jak skipnie... Ty, chyba że jednak inaczej. Są cztery naboje. Wszystkie piwa wypijmy. Wypijmy wszystkie piwa. I będziemy wiedzieć, jaki jest ostatni nabój. I przetrwamy rundę. Dobry plan? Dobra, walimy siadanie twojego starego. Lecimy. 3 piwka przed robotą się należą. Ślepak. Ty, jest 2-1. Nie, muszę. Muszę wszystko. 2 ślepaki, czyli muszę, bo jak w niego strzelę teraz, to i tak on we mnie potem strzeli, mnie zabije. Więc muszę tak skipnąć ostrej, strzelić ostrym i potem wyjmę z kuferka nowe itemy. Wiesz, o co mi chodzi? I przetrwaliśmy rundę. Giga 5 head, dupa. Zobacz, on nic nie może. Dupa. I teraz szlugi. O kurde, piwo. O ja pi... A on ma lupa. 4-2. 4, tak? Dobrze idzie. 5-2. Ty, ale on z lupą i tak wygra. On z lupą i tak wygra. Chyba nie ma szansy. Piwo i strzel w niego. No ale ja nie mogę piwa użyć, bo skipnę jeszcze ślepaka. Ja muszę liczyć na to, że strzelę w niego ostrym. On potem sprawdzi lupą, będzie ślepak, więc strzeli w siebie, a potem strzeli we mnie ślepakiem i potem ja strzelam w niego ostrym. Rozumiesz to? Jaka jest na to szansa? Bardzo mała, ale to jest jedyna szansa na wygraną. Dobra, jeżeli my przetrwamy po jego turze, to wypieprzę 2 piwka, żeby ślepaki wypieprzyć, jakie są. On ma 2 paczki szlugów, może nie skastuje, to jest NPC. Dobra, na pewno będzie ostry tutaj, tu będzie na pewno ostry. Dobra, jest git. 4-2 jest, to jest za mała szansa, żeby to przetrwać. O Jezu, racja, on jeszcze ma to. I on 2 wypali. Ja pierdzielę. Dobra, oby 6 naboi jest. O Boże, przecież on może być ostry, ty, no racja, przecież on ostry będzie od razu. Ja... Ty, bo mój plan się poszedł pieprzyć. Miał być ślepy! Mój plan zakładał, że to będzie ślepak. On dostał 5 paczek szlugu. Szmata to jest. Cheater. Ty, wciągnąłem się w tą grę już. Witam. Dymamy się, kolego. Ej, od razu drugie. Co to jest? To robi tego obrzyna?
1-1. 50%. Co, kajdanki chyba, kajdaneczki na start. I wygrywamy rundę. Ty. Zrobimy kajdanki. A jeżeli będzie to ślepak w niego, to użyję obrzyna i mu zadam 2, tak? Obrzyn, obrzyn, obrzynek. Strzelba zadaje 2, no. A to jest piła. On to uciął wtedy nożem, a to piła jest. Pyk, pół HP już nie ma Brudas. Nawet tury nie zdążył. Ej, da się go tak zdymać, żeby tury nie zdążył zrobić? Zależy chyba jakie itemy, nie? Piwko. Okej, no to i tak zrobi turę. 2-2. Ty, ja bym piwko wypił sobie na start, tak szczerze. Ja na start bym sobie piwko wypił i zobaczymy, co skipniemy. Jak skipnę ostry, to w siebie, jak ślepy, to w niego. Rel? Ostry. Siebie. Nie mów, że ostry. No i 50%. Dobra, i teraz szczerze, szczerze, od razu mówię, jak ty piszesz, żebym w siebie strzelał, posłuchaj, gdy byłoby 50% szansy, że siedzisz z chłopem naprzeciwko siebie i macie sobie strzelić w głowę, 50% szansy, i ty byś serio wybrał w siebie, zamiast zaryzykować i odstrzelić Brudasa? Co ty pieprzysz? W niego walisz. To jest życiowa lekcja. Patrz, co się dzieje. Patrz, co się dzieje. Jeszcze se faje wypadł. Nie, on ma full HP i mi obrzynem zapieprzy. Role się odwróciły. Co się w dupę dzieje? Głupie. Głupia gnida. Dobra, umierasz w tym momencie. 3-2. Dobra, wypalmy sobie szlugi. O Boże, on ma kajdanki i obrzyna. O ja pierdziele. Czyli znowu będzie sytuacja z 1 HP. Kurde. Ty, nie ma dobrego wyjścia, bo jak zobaczę lupą, że jest ślepak, strzelę w siebie, to on wtedy i tak mi załaduje 2 hity. Bo ja mu zadam 1 i tak będzie miał 2 DMG, żeby mi zadać. Tutaj szczerze nie ma sensu lupy używać, bo ja i tak go raz uderzę. Tutaj nieważne, czy użyję lupy, czy nie, ja i tak zostanę z 1 HP, a on zostanie z 3. Nieważne, co się stanie. A czy się ten? Czyli w niego? W niego. I liczymy, że ostry. Jak jest ślepak, to umrę. Dobra, 2-2, czyli on teraz mi 2 zabije przy... Aha, nie, jest szansa, że będzie ślepak we mnie, no tak, no to git. Ej, to jest lepiej niż przemyślałem, nie przemyślałem tego, jest git. On nie użyje piły, nie? Ty, przecież on nie wie, że tu będzie ostre, jest 50%. Co ty w dupę robisz? Ja pierdolę, ty szmatu głupia. W siebie, od razu w siebie ładuję, bez lubki, bez lubki. A racja. Ty głupia szmato.
No ale to i tak wyszło 3-3. No ale git, sobie lepsze 3-3 niż jak ja mam 1 HP, a on 3. I ma w siebie teraz AH 6-6. No nic no. A i tak dobre, dobra runda, jak na to, jak gówniano to się zaczynało. Dobra, dobre rzeczy typu kajdan, typu piła. Może być. Co? 3-3. Co, z bomby lubka, z bomby lubka, z bomby lubka. Z bomby lubka leci. Opa, item? No mam te item, co już miałem. Myślałem, że jakiś nowy. Ślepok. Dobra, jest 3-2. Kajdanki na niego? Czy... Ty, a może lubkę? Ty, lubkę, jak będzie ostry, to kajdanki mu wezmę. Dobra. Ty, ale to i tak jest 50%, bo teraz będzie 2-2, nie? 2-2 jest. Dobrze zrobiłem? 50% czyli ślepak. W siebie strzelać? Ty, jak strzelę w siebie, to mogę umrzeć. Ja muszę w niego. Bo jak strzelę w siebie i będzie ostry, to umrę. Ale jak strzelę w niego i będzie ślepy, to przeżyje i tak. Więc muszę w niego. 100% będzie ślepak, ale nie chodzi o to. Nie chodzi o to, co będzie. Chodzi o to, że jak strzelę w siebie, rozumiesz to, i chociaż jest 1% szans, że będzie ostry, to wtedy na pewno przegram. Nie możemy nawet 1% ryzykować. Bo patrz, strzelę w siebie, mam 1 HP, rozumiesz? Wtedy jest jeden ostry, niby dwa ślepy. Mała szansa, że mnie trafi akurat, ale jednak może to wyjść, rozumiesz to? Co? A, Eneba HP zasłania, już odsłaniam, wybacz. Proszę, proszę dla widza. Dobra, masz. Kurde, dupa. 2-1 jest, ale dobra, i tak jest git, bo on teraz skipuje ostry i teraz we mnie strzela ślepakiem. Wszystko jest dobrze, wszystko jest do... jest 50% szansy. Ty szmato! Ty, w środku jest ślepak, nie? Dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam? Przetestujmy to. Lubka. Dobrze, szluki. On ma 1 HP? O kurde, on ma 2. Dobra, tutaj wszystko. Boże, on ma nóż. Ja pierdzielę, on ma nóż. To już jest i tak koniec. Nie ma co lupy nawet, to już się tylko na farcie opiera. Bo zobacz, teraz jest 4-2. On i tak, on mnie zabije. To jest taki fart musiałby być. A, no tak, przecież. I tak go nie zabiję w następnym. Nawet jakby to wyszło. Noża nie użył. Ja pierdzielę, co za debil. Lubka leci. Ci szmato. Do grobu się pchasz, to mi się podoba. No i ostry koleżko, specjalnie dla ciebie masz. Łap. Łap na ryj. Ale fart, ja
ja pierdzie. Jaki w dupę fart. Teraz czacha, co to jest? Co? Teraz ty, ja tańczyłem jak na będzie życie i śmierci, co? Co się dzieje? 4? Dwie kajdany. Czekaj, 6 HP? O kurde. Siebie. Ale on ma itemy popieprzone. 4 i 2 jakieś potuczone, co to jest? Siebie, a potem lubkę chyba. Jak jest 50%, zawsze powinno się w przeciwnika. Dosłownie ci mówię. Jak zginiesz, to pocisk na zawsze? Jak to? Jak zginę, to serio deweloper do mnie z shotgunem jedzie? Kajdanki w niego i 2 strzały? Najbezpieczniej by było. Ale my zaryzykujemy. No! Szmatu nie ma! Idziesz do piachu dzisiaj. Twój ostatni dzień. No i już pali brudas. Witam pudliszka, witam. Co oznaczają te potuczone? Ty, teraz pytanie, czy on będzie szedł jako pierwszy, następny? Już się nic nie zmieniło. Ile itemów? Czy znowu 4? O kurde, to ja muszę itemy kastować, bo będzie lipa. 4. Z 50%. Piwko. Ślepak. To teraz lubkę zrobił. Lubka będzie bezpieczniejsza niż piwko teraz. Ostry. Czułem na ślepaka. Ty, w sumie tak, kajdany, no. Kajdanki. I mamy 3-3. Co, i piwko? Piwko, jak skipnę ostry, to w siebie i luj. No, czyż to jest takie, wiesz. Story. O kurde, zrobiłem to i teraz co, w siebie na test? Albo 2 noże i 2 pary kajdanych. W sumie może w jednej turze zabić. Lupę skastować? Dobra. Ślepa, kurde no. Jaj nie mam, żeby se w mordę strzelić z shotguna. Rozumiesz to? Pokolenie pieprzonych płatków ściegów już do niego należy. Rozumiesz to? Nie mam jaj, żeby sobie w głowę strzelić z dubeltówki, człowieku. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Dobra, czyli jest 2-2. 50% jest. Dobra. Strzelam se w mordę z shotguna. Tym razem ale tym razem i tym razem będzie ostry, mówię ci. Kluj. Jop! O ty w dupę szmato i teraz ci szmato zakładam kajdaneczki na głowę. Ej, nie mogę. Czemu? Nie mogę. Dostałem osiągnięcie coś tam 50%. Majusz? A rację.
Czekaj, teraz jest 2, je... Nie, teraz jest, znowu jest 50%, tak? Ej, miał. Aha, to jest po to, żeby on mi nie mógł teraz założyć kajdanek dwa razy z rzędu, żeby mnie nie one-shotować. Okej. Nie, on mnie zmontrzetuje teraz przecież. Co ja pieprzę? Bo teraz jest ostry, a nie, potem jest ślepy, okej, okay, czyli jest wszystko. No on teraz w siebie strzeli, bo jest ślepa. Dobra, no to czyli wyszliśmy na tym tak, że on 3 itemy i 2 apteczki jeszcze, więc nie jest źle. I znowu 4, tak? Ty niezłe nawet te itemy. 3, 2. Myślałem, że on idzie. Dobra, najpierw faje dwie. Najpierw dwie faje. 3, 2, no. 3-2, to lepiej lupą niż piwem. Lupka. Nie, czekaj. 3-2, nie, bo lupo jest mniejsza szansa, że skipniemy ślepaka. Lupa, jak będzie ostry, zakładam mu kajdany. Walę w mordę. Potem piwo. Dobra, słuchaj tego. Wszystko jest tak jak chciałem. Kajdanki. I patrz teraz, walę mu w ryj. Czaj, skipnąć dwa razy. Piwem. Raz skipnę piwem, zobaczymy co będzie, bo możliwe, że skipniemy zaraz ślepaka i strzelę w niego. No i tak wyjdzie na zero tak naprawdę. Ja pierdzie. To bym musiał dwa piwa wypić. Jak skipnę ostry, to wypiję dwa piwa i się cała tura skipnie. Kurde. Czyli tak, dwa ostre z jeden, dobra, to... Ty, nie, lupę lepiej niż piwo chyba. Co jest więcej warte, lupa czy piwo? Piwo więcej warte jest? Bo jak piwo użyję... Nie, lepiej użyć lupę, powiem wam czemu. Bo jest... W środku jest co? Jeden ostry, jeden ślepy? Tak. Czyli lepiej użyć lupę. Bo jak skipnę teraz ostry, to mu nic nie zadam. A jak... A jeden ostry, dwa ślepe. To lepiej chyba lupę. I będzie 50%. Nie, czekaj, jak jest jeden ostry, dwa ślepe? Ja pierdolę, co ty pieprzysz? Dobra, może użyję no... Co za debil? Czemu on to zrobił? Czemu on to robił? Czemu on skastował rękę... Szkoda, że piły nie użył jeszcze. I tak trochę lipa wyszła, tak szczerze. No ale ma mniejsze była szansa, że akurat będzie ostry. 4-2. Dobra. 4-2, no to ja bym na start zapieprzył bombę, nie? Ty, rękawiczki. Lupę możemy skastować, bo i tak mamy lup dużo. Jezu, ile on ma tych rękawiczek. Ja bym dał to, strzelił w niego. Kurde, jak to zrobić, żeby przeżyć? Ja mam 3 HP.
Na pewno trzeba dwa piwa będzie zużyć. Tylko dwa piwa trzeba. Dobra, czyli tak, strzelę. Dobra, czekaj. Muszę kajdanki strzelić mu ostrym w ryj i będzie 3-2. I liczyć na to chyba, że skipnę dwa ostre piwem. Ja na to szansę jest. Ja pierdzielę. Dobra, patrz to. Jaka jest... Nie, no nie jest to możliwe, żeby teraz był ślepak, nie? Nie jest możliwe, żeby w tym momencie był ślepak. Teraz jest ostry. Teraz jest ostry. Dzięki za 12 lat. I patrz teraz. 3-2. 3-2. Lubka. Lubka. Oglądaj. Ostry. O kurde. Ale nie mogę. Nie mogę w niego strzelić, bo on mnie zabije. Bo mam 3 HP, a on ma nóż tutaj. Ja muszę to skipnąć piwem. Rozumiesz to? Bo umrę. Ja muszę to skipnąć. Teraz jest 2-2. Lupa. Jak będzie ostry, w niego strzelam i już mnie nie zabije. I on będzie miał 2 HP, ja 1. Może być? Jest ostry. Ty. A może jeszcze inaczej? Skipnijmy ostry. Strzelmy w siebie, bo będzie wtedy 1 ostry i 2 ślepe. Potem lupę. Dobra, słuchaj teraz co mówię. Słuchaj teraz co mówię. Pijemy piwo, skipujemy ostry. Będzie 1 ostry, 2 ślepe. Strzelamy w siebie. 1-1, lupa. I wtedy zadecydujemy. Kumasz? Oglądaj to. Wszystko się zgadza w mojej głowie. Wszystko się w dupę zgadza. Teraz lupken latuje. Patrzymy co jest i podejmujemy decyzję. W siebie strzelam mu w ryj. Chłop nawet nie drgnął podczas tury. Traci itemy w następnej rundzie. Szamu na łeb ciepłymi szczokami. Rozumiesz? To mi się podoba. Mamy 3 HP, myślałem, że 2. Dobra. 5-3, no tak. Kurde, skipnąć piwkiem pierwsze? Ty, a może zrobimy tak, bez piwka i bez piły, po prostu strzał. I potem się zdecyduje. Ty, ale jest szansa, że my go zlanszytujemy piłą. Ale 5-3, no. 5-3. Jak ty się strzelisz, to go zabijesz, ale nie jest to pewne. On ma szluki chyba. Nie wiem, co on ma za tym. Co to jest? Petki chyba, nie? Nie jest pewne, bo ja go już potem nie zabiję, jak nie będzie, jak on teraz będzie ślepak i strzelę w niego, to już go potem nie zabiję. Więc lepiej bez tego i potem się zdecyduję. Piwo jak ślepak to go zabijesz, to tak, ale jak wypije piwo i skipnę ostrą amunicję, to go już nie zabije w tej turze, a tak to jest szansa, że go, go zabije. No ale ja go nie... Ale jest szansa, że będzie ślepak. A jak urżnę lufę i będzie ślepak i w niego strzelę, to już go nie zabiję w tej turze, bo się uleczy. A tak to jest szansa.
Że jak nawet strzela i będzie ślepak, to że i tak go zabije w tej turze. Bez. Zabiłbym go. Ale zobacz, mój plan polega na tym, że ja i tak go zabiję. Skipnął ślepaka. 3-1, tak? Nie, 4. Nie, czekaj, co? 3-2, okej. Dobra, jak strzeli ślepakiem, to wygrywamy. Ja pierdolę, co za złomas. Piwko? Co za kiep. Dobra, piwko wlatuje. Na pusty żołądek, najlepszą. Jest 2-1, nie? Są dwa ostre, jeden pusty. Ty, poczekaj, żeby go zabić, poczekaj. Po prostu w niego strzelę, bez piły. Strzelę po prostu w niego. Bez, znaczy bez piły to wiadomo, bez piwka w sensie. No jest 66% szans, to jest niemożliwe, żeby to był ślepak. To jest dosłownie, to jest fizycznie niemożliwe. Widzisz? Albert Einstein z zagrobu potwierdził. Na co? Uf. Co ty robisz? Dzieje. On jest na hita teraz? A, tego zdymam. Kurde, kajdanki mi daj. Pięć, trzy znowu? Znowu 5-3? Lupa, no jak będzie ostry to nożyk. 5-3. 5-2. 5-2, no w dupę, no. Fizycznie niemożliwe, że będzie w dupę ślepak. Lecimy ostro. Fajeczka przed robotą, rozumiesz mnie? Faja przed robotą. I nożyk leci. Pięć dwa, do 5-2 jest, słyszysz mnie? Dobra, jest szansa, że... O ja pierdziel, ma dwie paczki fajek. Ostry? Oby był ostry. I potem ślepak. To ile on ma HP? Już nie wiem. Ostry, okej. Dobra, jest 4-1. Jest 4-1. Co on w dupę robi? 4-1 było, debilu. On się zabił po prostu. Co za debil. Co jest? Ty, wygraliśmy tyle pieniędzy? Na co wydamy? Gratulacje XPP. Pięć,
57 koła, nice. Dowolny, czyli który? Nie działa. Ty, my już grę przeszliśmy? A, okej. Okay. Jeszcze coś jest. Stellar jak wczoraj, fajna gra. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!